późna końcówka października, a to może oznaczać tylko jedno. Żniwa kukurydziane u Halinki i Jarka. Można powiedzieć, że agrorewolucje finiszują. No niestety dla kukurydzy nie był to dobry rok, ale o tym powie nam już sam gospodarz. Cześć Jarek. Witam. No to mów, jak ten rok u Ciebie wyglądał? No u mnie wyglądał tak, w większości pewnie Polski. Ciężki rok, susza, no ale cóż, piękną dzisiaj mamy pogodę, zaczynamy kosić. Słuchaj, no to co, żeby to sprawdzić, to nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować kombajn, który już tutaj w pole wjechał. Tak. I zobaczymy, co z tego wyszło. Zobaczymy, czekamy. Miałyśmy się dzisiaj spotkać z Halinką, jak to zawsze, w kuchni przy cieście. A tu taka nowina, że kilka godzin przed naszym przyjazdem rodzina Jankowskich się powiększyła. Jarek i Halinka mają synka, więc naprawdę serdecznie Wam gratuluję. Halinko, dziękuję, bo jesteś niesamowita, zdążyłaś jeszcze przed pójściem do szpitala upiec placek. Nie żegnam się z Tobą, mieszkamy blisko siebie, więc widzimy się wkrótce i dziękujemy Ci za wszystko. Kombajn kosi, a z nami jest też Piotrek z Grupy Azoty. Cześć Jarek, witamy Cię. Cześć Grzesiek. No przyjechałem na koniec, oczywiście byłem przez cały okres agrorewolucji dostępny dla Jarka, ale kończy się już nasza przygoda z agrorewolucjami. A coś się zaczyna, my tu musimy Jarkowi pogratulować właśnie. Zaczęło się. Halinka urodziła, jest synek, tak? Jest synek, mamy synka, Alana. Dzisiaj się urodził nad ranem. Ale także dobrze trafiliśmy, prawda? Trafiliśmy tak, ze wszystkim. Kukurydza się kończy na tym polu, rodzi będzie zaraz wykoszona. Nie tylko kukurydza, ale ja oczywiście chciałem pogratulować Tobie, Jarku. Dziękuję serdecznie. No ale oczywiście, Grzesiek, Ciebie nie widziałem, też gratuluję, bo Ty też niedługie już niedługo. Kolejne zmiany. Jak się czujecie, dwójni ojcowie? Bardzo dobrze. Aha. Żona też się dobrze czuje, kazała pozdrowić, niedawno dzwoniła. Szybka akcja, to w nocy szybka, było? W nocy było. A jak po drodze Twoja kukurydza, powiedz? Przechodząc już tak od dzieci do kukurydzy na przykład. Po drodze, no... Opady. Co tu się działo? Opadów nie było. Co się działo? W czerwcu? Jak tam Ci z tych pomiarów Twoich wynikało? W czerwcu było coś około 8-9 litrów przez cały czerwiec. Mhm. Więc nie było w tym momencie, co trzeba było. No ale to... Czyli braki w czerwcu, lipcu na pewno, ale to też u mnie było. Wysokie temperatury, prawda? Tak. Podczas kwitnienia. Tak, to w całej Polsce, no nie ma co się oszukiwać. Technologia mi się podobała. Wszystko rosło w oczach do momentu, gdy nie przyszła ta susza. No. A Piotrek właśnie jeździł tutaj po tym terenie, po rolnikach i też coś może więcej chyba powiedzieć, jak plony. No rok był bardzo trudny dla, wydaje mi się, że całego kraju. Ja oczywiście mogę więcej powiedzieć o województwie dolnośląskim i opolskim. Opady, niestety brak tych opadów były widoczne przez cały okres wegetacji. No i przede wszystkim ten zabójczy czerwiec, czyli bardzo wysokie temperatury, 35-37 stopni, to chyba miał największy wpływ, jeśli chodzi o kukurydzę, w jakim stanie jest teraz. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Na pewno warto wspomnieć, że wszystkie nawozy, które dostarczyliśmy do gleby przez tą suszę, też rośliny w 100% nie wykorzystały. Większość składników będzie dostępnych dla kolejnych upraw, zwłaszcza, że też na siebie... Tak. Tak, ale zwłaszcza, że tuż przed siewem regulowaliśmy jeszcze pH, zastosowaliśmy wapno. Ale powiedz mi, Jarku, bo oczywiście to też jest mój region, ale czy Ty pamiętasz jakiś tam w poprzednich latach u Ciebie tak drastyczną, wysoką temperaturę i tak niskie opady deszczu? Nie, to można powiedzieć, że to jest najgorszy rok, jaki mógł być z opadami i no zobaczymy. No tak z okolicznych tutaj miejscowych, co kosili, to no, plonują kukurydzy. Rozbieżność jest bardzo duża, plonują od tony z hektara do 12. No ja tutaj myślę, że będzie około
5 ton, no to nie ma co narzekać, można się cieszyć. Co Jarek, jak to wyszło? Przyczepa zważona, kukurydza zważona? Tak, wyszło niecałe 3,5 tony. No. Niestety. To można powiedzieć, że słabiutko. Chcielibyśmy lepiej, no ale niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły na to. No dokładnie, woda, wysoka temperatura. Znaczy tak, to co po kolei robiliśmy, czyli grupa azoty i nawożenie, ciech sarzyna, chwasty, Intermag, biostymulatory, mikroelementy. Praktycznie było wszystko robione, można powiedzieć, ze sztuką rolniczą, książkowo. Tak jest. Tak jak powinno być, no ale z pogodą nie wygramy. Możemy tutaj się starać o jak najlepsze plony, ale gdy nie ma wody i jest tak gorąco. To jest taka nasza praca. 90% to jesteśmy uzależnieni od pogody. Interes pod chmurką, jednym Dokładnie. Słowem. Czyli jedna wielka niewiadoma, co wyjdzie. No dobra, powiedz, jak jakieś plony, które miałeś z rzepaku, z pszenicy, jak ci to wychodziło? Oglądałeś w ogóle u braci i u Dawida, całkiem fajnie tam. Całkiem fajne efekty. U mnie gorzej ze względu właśnie na tą suszę. Ja miałem 40% suszowego uznanego, także to też zrobiło swoje. No zboża, jęczmień, pszenżyto i pszenica sypałem i równo tak po 5,5 tony. Rzepak to było 2800. Czyli też wszystko, praktycznie każda uprawa gdzieś tutaj niestety dostała. Dostała, tak. No dobra, no teraz to musimy mieć nadzieję na przyszły rok, na lepszą pogodę, więcej wody, a co za tym idzie, lepsze plony. Dokładnie. No i mamy za sobą ostatnie agrorewolucyjne żniwa. Jarku, chyba ciężko się skupić na żniwach, kiedy twoja żona dopiero co syna ci urodziła. Pewnie myślami w szpitalu. No tak. Tutaj drepczę, żeby już to skończyć i jechać do nich do szpitala, odwiedzić. No tak się trafiło akurat. A my mamy akurat tak blisko do siebie, także my tutaj coś razem zorganizujemy. Wspólne pępkowe. Pępkowe, jestem tak, za. Wspólne pępkowe, dokładnie. Ja życzę powodzenia, trzymam kciuki za kolejne sezony. Oczywiście jeszcze raz gratuluję. Jakby coś, to jesteśmy w kontakcie. Z wami również się żegnamy, więc do zobaczenia. Pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji. I łapka w górę. Na razie. Cześć.